Nie. Nie widzicie podwójnie. Przed sobą mam ustawione dwa, podobne do siebie, przynajmniej z wyglądu, monitory. Po mojej prawej, znany wam z ostatniego odcinka, 75-hercowy Acer VG240Y. A po mojej lewej, sprzęt, którego recenzji domagaliście się w komentarzach najbardziej. Acer KG251Q, który w porównaniu do swojego 75-hercowego kolegi ma na pokładzie aż 240 Hz. I pomyśleliście sobie od razu, że skoro tak duża częstotliwość odświeżania, to też duża cena. Nic bardziej mylnego. Monitor z dedykowanej dla graczy serii KG1 idealnie oddaje charakter monitorów od Acera. Wygląda bardzo elegancko, przez małe ramki zewnętrzne powiedziałbym nawet skromnie. Ale dla mnie ta skromność to duży plus. Ramki wewnętrzne, tak jak ostatnio, trzykrotnie zwiększone, czyli to zero frame takie trochę naciągane, choć źle nie jest. Ramka dolna, tym razem o fakturze szczotkowanego aluminium, ma bardziej zarysowany kształt, podkreślony dużo mniejszym czerwonym paskiem, idealnie podsumowującym całość ekranu, z klasycznym srebrnym logiem Acera po środku. Po prawej stronie zdecydowano się umieścić przyciski do menu. Czy to lepsze rozwiązanie niż joystick z tyłu obudowy? To już raczej kwestia indywidualna. Moje odczucia są takie, że i może steruje się łatwiej widząc wszystkie dostępne przyciski, ale w kwestii wizualnej trochę za bardzo rzucają się dla mnie w oczy, zaburzając symetrię, która ostatnim razem bardzo mi u Acera zaimponowała. Najbardziej charakterystycznym elementem jest tutaj pewnie trzymająca się podłoża podstawka, która podkreśla gamingowe przeznaczenie. Co fajne, projekt podstawki jest inny, więc jeśli chcielibyście kolekcjonować różne monitory Acera, odróżni od siebie nie tylko inna matryca. Kiedy spojrzałem na tył tego monitora, od razu na myśl przyszły mi stare telewizory sprzed 20 lat, otulone z tyłu szczebelkowym pudłem, które się strasznie grzało. Spokojnie, oprócz delikatnej wizualnej inspiracji, monitor jest cieniutki i zapewne może się podobać, bo wygląda to bardzo ładnie. Jak wcześniej, nie ma tutaj miejsca na jakiekolwiek aranżacje okablowania, a regulacja pozwala jedynie na odchylenie ekranu od minus 5 do 15 stopni. Jeżeli macie takie życzenie, monitor możecie zamontować na ścianie, używając uchwytu VESA. Z portów mamy dwa wejścia HDMI, DisplayPort oraz wyjście słuchawkowe. Co do samego menu, jest ono podane prawie dokładnie tak samo jak u swojego 75-hercowego brata. Podstawowe ustawienia jasności, kontrastu, eliminacja niebieskiego światła, wzmocnienie czerni, dynamiczne ustawienie kontrastu ACM i wzmocnienie ostrości. Klasycznie 8 presetów ustawień monitora w zależności od naszej aktywności na komputerze i sekcja gaming, gdzie możemy ustawić generowany celownik, znany już nam tryb overdrive, czyli szybsze przełączanie między kolorami w pikselach, eliminujący efekt ghostingu oraz funkcja, z którą spotkałem się pierwszy raz, opisana tajemniczymi literami MPRT. Oznaczająca Motion Picture Response Time, czyli tryb, który z założenia wzmacnia przejrzystość obrazu kosztem jasności oraz zwiększeniem input lagu. Mamy tutaj znany, lubiany i przede wszystkim obowiązkowy dla każdego gracza FreeSync. Po zmianie karty graficznej w naszej platformie testowej na RTX 2080 Ti byliśmy w stanie przetestować jeszcze jedną kwestię, o której wspominaliście w komentarzach, a mianowicie, czy uda nam się odpalić na monitorze z FreeSyncem G-Synca? Sprawdźmy. Nvidia od 15 stycznia daje taką opcję. Po aktualizacji sterowników karty graficznej naszym oczom ukazała się możliwość włączenia funkcji G-Sync. Poszło aż za prosto, więc od razu zabraliśmy się do testów. I cóż możemy powiedzieć? Działa. Obraz był stabilny, odświeżanie monitora dostosowywało się do ilości generowanych przez RTX-a klatek, a cały obraz działał płynnie i nie zauważyliśmy żadnych cięć ani efektów rozrywania obrazu. Jeśli macie więc kartę od zielonych, nie musicie się obawiać, ponieważ Acer KG251Q G-Synca odpali. Szybko o samej matrycy, ponieważ ona w monitorze o takiej specyfikacji schodzi niestety na drugi plan. Mamy tutaj 24,5-calowy monitor z matrycą TN w rozdzielczości Full HD. Tak, TN. Wielu z was wie, że oznacza to teoretycznie najsłabsze odwzorowanie kolorów z wszystkich dostępnych nam typów matryc. Ciekawe jest jednak to, że w KG251Q nie ma aż takiej tragedii. Pokrycie dla sRGB wynosi 98%, dla Adobe RGB 68%, maksymalna jasność wyniosła 379 kandeli, a temperatura barwowa zaraz po uruchomieniu 7415 kelwinów.
Przy ustawieniach fabrycznych kolorowe gry bledną i odwzorowanie kolorów jest na pewno słabsze, ale przy TNC mogliśmy się tego spodziewać. Niemniej jednak po kalibracji warunki wizualne są naprawdę zdatne. Taka matryca jest wykorzystywana w gamingowych monitorach o wysokim odświeżaniu nie bez powodu, a dlatego, że zyskujemy naprawdę szybki czas reakcji w porównaniu do innych matryc. Tutaj figuruje on na poziomie 1 milisekundy. Kąty widzenia również dla matrycy TN charakterystyczne. Przy większych kątach spoglądania na ekran zauważalny jest efekt żółknięcia matrycy. Dobra, starczy już o tych kolorach. Sprawdźmy, jak na tym monitorze spisuje się 240 Hz. Kiedy kupujesz 240-hercowy monitor, ma się na nim grać najpłynniej, jak to tylko możliwe. Tak byś widział więcej, reagował jeszcze szybciej i zyskiwał te milisekundy, które często decydują o zwycięstwie. Standardowo najlepiej oddają to tytuły z gatunku First Person Shooter. Gra przy sporym klatkarzu na monitorze, który będzie w stanie te klatki wyświetlić, niesamowicie zyskuje na szybkości. Kiedy więc będziecie w stanie tą szybkość okiełznać i nauczycie się wykorzystywać wszystkie zalety tych ekstra milisekund, wasze umiejętności wzniosą się na wyższy poziom. Co jest jeszcze ogromnym atutem tego monitora? Kosztuje on w sklepie X.com na dzień publikacji tego materiału 999 zł. 240 Hz za niecałe 1000 zł. Celowo powtórzyłem tę cenę jeszcze raz, bo za monitor z takimi parametrami, taka kwota, to się nie zdarza zbyt często. Dziękuję Wam bardzo za to, że oglądacie moje filmy i wrzucacie w komentarzach tak dużo propozycji monitorów do testów. Wszystkie je czytamy, wszystkie bierzemy pod uwagę, także dalej śmiało, jeżeli macie jakieś propozycje, piszcie. Naturalnie zostawcie po sobie jakiś znak pod tym filmem i zasubskrybujcie nasz kanał. Moi drodzy, ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych materiałach na kanale X.com. Trzymajcie się!